Cześć, jestem Klaudia, taka na mną no i już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz ile gramów tlenu potrzeba do spalenia całkowitego 6,9 g kwasu metanowego? I aby zacząć to zadanie, najpierw musimy przeprowadzić to spalanie całkowite. Zapiszmy sobie kwas metanowy. I mamy plus tlen, a że to spalanie całkowite... Produktami są CO2 i h 2 I robimy to metodą CHO. Lewo, lewo, prawo. Patrzymy sobie najpierw na lewą stronę. Ile mamy C? No tutaj mamy jedno i jedno, czyli nie wpisujemy tu żadnego współczynnika stoichiometrycznego. Następnie mamy H. Mamy tutaj dwa wodory, tutaj też, więc nie dajemy nic. Natomiast tleny zliczamy najpierw po prawej stronie i mamy ich tu 2 i 1, czyli łącznie 3. przechodzimy na drugą stronę, odejmujemy te 2, czyli 3 odjąć 2 to 1. A 1 nie dzieli nam się całkowicie na 2, więc zapisujemy to w postaci ułamka, że to jest 1 przez 2, czyli 1 druga. I wymnażamy razy 2, aby pozbyć się tutaj tego naszego ułamka. Jedenki nie zapisujemy. Ok, jedziemy. Oblicz ile gramów tlenu? Potrzeba do spalania całkowitego 6,9 gram kwasu metanowego. I zawsze w takich zadaniach, gdy mamy wartości w gramach, to Mamy troszeczkę za mało danych, więc musimy się posiłkować masą cząsteczkową tych naszych niewiadomych lub wiadomych. Ważne jest to, aby wziąć pod uwagę współczynniki stechiometryczne, jakie się przed nimi znajdują. Czyli będziemy mieć dwa masy HCOOH, bo mamy tutaj dwójkę, ale jedną masę tlenu, czyli masa O2. I zaczynamy od tego, że mamy dwa razy, otwieramy sobie nawias. W tej cząsteczce mamy dwa wodory, więc robimy dwa razy i przechodzimy do układu mm, pierwiastków chemicznych i szukacie masy cząsteczkowej wodoru, która wynosi ona 1 unit. W tej cząsteczce mamy jeden węgiel, który waży 12 unitów i mamy dwa atomy tlenu, które ważą po 16 unitów. Czyli mamy dwa razy. Z tego jest dwa, dwanaście, trzydzieści dwa. Sumujemy i wychodzi nam czterdzieści. Czekajcie, trudna matematyka czterdzieści sześć. Wymnażamy. I mamy 92 unity. Tu natomiast mamy dwa razy 16 unitów, czyli 32 unity. Ok, i teraz zapisujemy sobie proporcję, że 6,9 gram odpowiada, to jest pod, czyli 92 unity, a x gram Gramy pod gramami to 32 unit. I wymnażamy po skosie. Zaczynamy tam, gdzie jest niewiadoma, czyli mamy 92x równa się, to wymnażamy 6,9 razy 32. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej. Wymnażamy, dzielimy i nasz x to 2,4 i było to pod gramami, czyli gram. Tyle gramów tlenu potrzeba do spalenia całkowitego 6,9 gram kwasu metanowego. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już.